Dzień dobry Państwu. W imieniu wydawnictwa Libra bardzo serdecznie witam i dziękuję za przybycie na wspaniałą uroczystość. I jak Państwo wiecie, Krynica jest cudowna, a dzisiaj jest stolicą Mankowszczyzny. Stolicą pod każdym względem. Bo dzięki Panu Burmistrzowi, którego tutaj gościmy, Dariuszowi Reśko, mamy tą możliwość i uczestniczymy w tej pięknej sali. Mamy wspaniałych gości. Jest z nami Pani Julia Roszna i Pan Antoni. Mamy Pan Antoni Pilcha oczywiście. Wspaniali artyści, którzy nie tylko artystycznie są na wyżynach świata, ale też historycznie i ogromną wiedzą dysponują na temat starych pieśni. Jest z nami wybitny twórca, można już powiedzieć, legenda, pan Piotr Trochanowski, Petr Murianka, poeta, który zgodził się uczestniczyć w naszej imprezie i przeczytać kilka swoich wierszy. No i oczywiście jest z nami Jarosław Kiędza, autor książki Cerkwie Ikony Mankowszczyzny, książki, która powstawała bardzo długo, książki bardzo ważnej, książki, która wydaje się, no będzie miała epokowe znaczenie, bo już nie będzie można powiedzieć, że tutaj nic nie było przed XVI czy XVII wiekiem, że ta ziemia jest gatunkowo najwyżej, że mamy wspaniałe tutaj dzieła sztuki cerkiewnej, wspaniałe ikony z XIV-XV wieku i kolej. Chciałbym bardzo podziękować przedstawicielom lwowskich muzealników, którzy są dzisiaj z nami i zechcieli do nas przyjechać. To wielka przyjemność i żeby Państwa tutaj gościć, tym bardziej, że dzięki wsparciu muzeów z Lwowa udało się w tej książce zamieścić bardzo wiele fotografii ikon, które do tej pory no, nie funkcjonowały w obiegu. Te ikony przetrwały i te ikony pokazujemy właśnie po raz pierwszy w tej książce. Jeśli Państwo pozwolą, to wymienię, bo jest z nami Pani Maria Chełytowicz, autorka również wielu książek i opracowań. Pani Roxolana Kosif, Roman Zilinko, Maria Cymbalista. Również mamy przedstawicieli, bardzo dziękujemy za przybycie przedstawicieli Stowarzyszenia Bractwa Gutenberga, ludzi, którzy od wielu lat zajmują się cyfryzacją i dokumentowaniem fotograficznym cerkwi i ikon. Dziękujemy Państwu za przybycie. Ja już nie chciałbym przedłużać, powiem tylko, że autor to niesamowity człowiek. Ta książka zrodziła się z jego pasji, z wielkiej wiedzy i myślę, że nie będziecie Państwo żałować przybycia, bo naprawdę gwiazdy dzisiaj kultury łękowskiej są wybitne. Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Dziękuję w imieniu wydawnictwa Libra. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie Państwa witam w tym szczególnym dniu i w tym szczególnym miejscu. Proszę Państwa, szczególny dzień pewnie się kojarzy się z prima aprilis, 1 kwietnia, ale absolutnie nasze spotkanie dzisiaj ma charakter nie dowcipu, tylko wyjątkowo wspaniałego, poważnego, ale myślę, że to jest radosnego wydarzenia. Oprócz tego, że dzień jest piękny, słoneczny, prawdziwa wiosna do granicy zawitała, to muszę powiedzieć, że ten dzień przejdzie do historii właśnie jako miejsce wyjątkowego wydarzenia kultury. Proszę Państwa, ja witam serdecznie oczywiście wszystkich gości. Proszę wybaczyć, że nie będę personifikował, ale jest na sali wszyscy Państwo jesteście znakomitymi gośćmi, ale witam też serdecznie gości naszego uzdrowiska, którzy są tutaj na kuracji podczas weekendu, jak również i mieszkańców naszej pięknej Krynicy. Proszę Państwa, Krynica, wybitny kurort o ponad 220-letniej historii, ale Krynica to również miejsce wyjątkowe pod względem pewnej wyjątkowości wielokulturowej i wieloreligijnej, czyli serce Łękowszczyzny. I chyba nieprzypadkowo pan dyrektor wydawnictwa, jednocześnie właściciel, pan Zygmunt Śliwa, wybrał Krynicę właśnie na miejsce pokazania wybitnej, myślę, że nie książki, ale o tym za chwilę. Bo chyba, problem jest skromnie, żadne inne miejsce w Polsce, czy może na ziemi, nie zasługuje na właśnie takie wyróżnienie, żeby to u nas odbywały się tego typu wydarzenia związane właśnie z Mankowszczyzną. Także bardzo dziękuję panie dyrektorze za ten zaszczyt. Proszę Państwa, dlaczego to wydarzenie jest absolutnie wyjątkowe? Proszę Państwa, pewnie w plakatach, czy w treści plakatów, czy w treści ulotek Państwo uzyskali informację, że to jest promocja książki. Otóż pozwolę sobie z tym się nie zgodzić. Proszę Państwa, to nie jest książka.
To jest dzieło. To jest prawie 600 stron absolutnie wyjątkowych treści, wyjątkowych fotografii. Czegoś takiego jeszcze w historii Polski nie było. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Proszę Państwa, ponieważ tak się składa, że otrzymałem upominek, dziękuję bardzo Panie Dyrektorze, tę książkę, miałem okazję ją, nie mogłem jeszcze jej przeczytać, bo zająłby mi to pewnie bardzo długi okres czasu, ale ją przeglądnąłem. Rzeczywiście absolutnie unikatowe zdjęcia, unikatowe treści, no ale czegoż się można spodziewać po tak wybitnym ekspercie, znawcy tej problematyki, jak Pan Jarosław Giemza, którego również serdecznie witamy w Krynicy. Mam nadzieję, że nie po raz pierwszy, na pewno nie po raz ostatni. Proszę Państwa, to dzisiejsze popołudnie będzie jeszcze wyjątkowe z jednego powodu. Otóż przede mną siedzi Pani Julia Doszna, więc jak połączymy, proszę Państwa, treści tego dzieła, niebiański głos Pani Julii i wybitną poezję Pana Piotra Tuchowskiego, Petru Mogorianki, to znaczy, że przed nami absolutnie wyjątkowe popołudnie. I tego Państwu serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Dla nas to też jest zaszczyt w tak pięknym miejscu, tak piękne dzieło uczcić pieśni. W dziele Pana Giemzy oglądamy niezwykle barwny pejzaż całej historii Błękowszczyzny i utrwalonej przede wszystkim w ikonach. Ale jest jeszcze jeden obszar, bardzo do ikon podobny. To pieśń. Przecież nierozerwalnie z ikonami związana, bo przy nich i dla nich była śpiewana. Ale gdy spojrzymy na pieśni z XIX wieku, pieśni, które zbierał i zapisywał Oskar Kornak, to widzimy, że ich treść również bardziej z ikonami koresponduje. Każda z tych pieśni to nieomalże mała ikona. I tym bardziej wydaje nam się, że nadają się te pieśni rzeczywiście do zaśpiewania właśnie dziś, właśnie w tym miejscu. Bardzo Państwa zapraszamy do takiego pejzażu pieśni, które bardzo z ikonami są związane. Pierwsza z nich opowiada o duszyczkach, które siedziały razem z Panem Jezusem za stołem i jedna z nich chciała wrócić na ziemię. To też jakby obraz ze ściany, na ścianie cerkwi malowany.
dwie pieśni melodycznie do siebie bardzo podobne. Pierwsza opowiada o spotkaniu, to właściwie jest opowieść z Ewangelii, gdzie Pan Jezus spotyka kobietę. W tym wypadku jak gdyby Bóg Ojciec. Troszeczkę treść jest inna. W każdym razie spotkanie z kobietą i prośba o wodę, a potem ujawnienie jej, że jest grzeszną kobietą. A druga już pasyjna pieśń. To bardzo ciekawe, że wątek melodyczny je ze sobą łączy. Lelejku, lelu,
zapisana pieśń, ale jeden z kantów ruskich z XVII wieku. Ale bardzo nam się to i na czasie, i odpowiednio. Thank you.
czasie, bym powiedział. Mówili o moim jubileuszu. Bali się powiedzieć, że to aż taki wielki, już 70 lat. Tyle samo minęło lat, jak mój naród wygnano z tej ziemi. Mnie również. W brzuszku mamusi. Mamusia była w 8 miesiącu. Ale wydaje mi się, że wszystko to pamiętam. Że wszystko to czułem. Po drodze, jak nas wieźli, brali wielu mężczyzn, w tym tatę mojego, do Jaworzna. Był taki obóz koło Krakowa. Nazywają to obozem pracy. Ja go nazywam obozem koncentracyjnym, bo takim w istocie był. Wielu, wielu naszych tam było, wielu zginęło. Jaworzno. Na prochach narodu mego, na życiodajnym fosforze, wyrósł las brzozowy. Konary kwietniem zielone, przemówcie słowo. Szumem bez wiatru przemówcie, ciszą bez szumu, słowem bez słowa powiedzcie, jak to było. Przecież z tej ziemi rośniecie, z tego fosforu. Tajemność znacie niejedną, co nie znam nią woli. Czy rzeczywiście tak było, że nawet tu nie klęczeli, byśmy i my, ich synowie, w brzemiennych matkach jeszcze na zachodnim piasku klęczeć nie umieli. Brzozy od wstydu białe, szumu milczenia, modlę się do was, nie za was, chwilą oniemienia. Nie noszę żalu sobie już do nikogo, przecie nikogo nad nami, prócz Boga. Na łzach narodu mego, na życiodajnej soli wyrósł las sosnowy. O, sosny, sosny. Takieście wyrosły na soli narodu mego. To będzie wyjątkowo polska pieśń, też przez Kolberga zapisana. Pieśń, która świadczy o jakiejś wspólnocie, o jedności korzeni. O tej tajemnicy, która każe nam dzisiaj smutnym, opuszczonym krajem pochylać się nad ikonami. To kiedyś była pieśń jednej rodziny. To była kiedyś pieśń jednych dzieci. Wielu z nas serce musiałoby na półrze dzielić, gdyby chciało rozdzielić te korzenie. One są tak splątane i tak złączone, że nikt ich już rozdzielić nie potrafi. A te pieśni są najlepszym świadectwem właśnie tego, tej łączności i jedności. Na miejscu tak opowiem, to przyjdzie.
Bóg.